Dzień dobry lub dobry wieczór. Wszystko oczywiście jak zawsze zależy od tego, kiedy oglądacie ten film. Tak czy inaczej, witam was na moim kanale. Ja jestem Brave i ponownie zapraszam na kolejną dawkę emocji z zombiakami w roli głównej. Okej, zajmijmy się zleceniem od Dominika, bo oczywiście zawraca mi tyłek. Hey, I'm Dominic. This piece of shit antenna is too weak to reach past the island. We need a signal amplifier to cut through the static. I worked on an antenna at the lighthouse nearby. I'm sure they got an amplifier there. We wouldn't last a minute against those things, but you, think you can get it for us? Tytuł misji na antenie. Idź do altarni morskiej i przynieś z niej wzmacniacz sygnału. Poziom trudności średni, nagroda 1000 punktów doświadczenia i pieniądze. You can count on it. All right, excellent. You bring it back as soon as you can. Muszę wypróbować jedną rzecz. Jakbym na przykład się teraz nie zgodził przyjąć tego zlecenia, to co? Pogniewałby się na mnie, czy jak? Bo w sumie mam wybór, tak? Jest tu jakiś tam element RPGa. On się mnie pyta. Nie rozkazuje, tylko proponuje. Dobra, ale jak zwykle się troszeczkę odchodzę od tematu, więc... Zejdźmy tutaj. Może zrobię w ten sposób. W sumie tak postępuję prawie zawsze, czyli nazbieram tych zadań, możliwie jak najwięcej, a najlepiej wszystkie, bo nigdy nie wiadomo, gdzie mnie nogi poniosą i jaka nadarzy się okazja. Ale zanim do tego przejdę, oczywiście naprawmy to, co w tej grze jest chyba najważniejsze, czyli możliwość obrony. No dobra, może coś innego. To mamy na 100. Męczące prowizoryczne. No i ten jest lepszy, mocny. Tu mam tasak i tu mam tasak. Ten jest lepszy. Ten to może sprzedam. Podobało mi się obcinanie głów, więc zainwestujemy w ten tasek. Mocny prowizoryczny nóż. A, mamy dwie sztuki. Łamilki poziom 9, męczący nóż, okrutny młotek. Ciekaw jestem, kto wpadł na tę nazwę. Koszt ulepszenia, nie zauważyłem, ale no cóż, po coś to zbieram. Okrutny młotek, rozpruwacz, zagostka, trucizna zabójcy, cóż to? Kastety, kilka ostrzy i trujące ciernie. Oto moja odpowiedź na gwałtownie rosnące w ostatnich dniach zapotrzebowanie na broń. Złóż wszystkie części zgodnie z opisem i bez wahania wykorzystaj w walce z żywymi trupami. Musisz wykazać się prędkością i determinacją, resztę załatwią moje kastety. Nie wiem, znalazłem przynajmniej 2-3 wcześniej kasety, sprzedałem bądź wyrzuciłem, już nie pamiętam. Jakoś nie przepadły mi one do gustu, wolę mieć dzierżyć coś w dłoni. Ale okej, jak będę miał kastet któryś z tych, czyli kastet z kocami, chuligański bądź morderczy, sprawdzimy to. Może zrobię sobie tą zagłostkę, tylko zobaczmy, czy mam z czego. Poziom 9. Dobra, zróbmy, bo poziom powinienem zwiększyć lada chwila. W ogóle z tym alkoholem to ja muszę coś wymyślać. Wayne. I heard this scourge came from outer space. Handluj z Wayne'em. Niszczący ciężki kastet. Wytrzymały kastet. 1330 baksów. Nie no. Trochę drogo dla mnie. A tu jeszcze lepiej. Zepsuta ciężka gwiazda zaranna.
To wygląda trochę na jakiś Morgenstern. Buława, coś w tym stylu. To jakaś pałka. 594. Okej, nic na razie od niego nie będę kupił, bo podejrzewam, że wolał będę. To co znajdę, ulepszać, tak jak robię to do tej pory. Sprzedajmy to. Dużej kasy z tego nie mam niestety, no ale... Drewniany kwi i zagwostka, ten ulepszyłem, więc zostawię. Ten nóż prowizoryczny, ten sprzedam. Okej, trochę polepszyłem, znaczy zwolniłem trochę miejsca. A tego nie mogę zawolić. Męczący nóż. Złóżmy tutaj. Czyli co, wyposażyłem się praktycznie w same noże i młotek. Can somebody help me with this bloody door? Hey, remember me, mate. I'm the doctor, but I can't do much without medical supplies. The door to the infirmary is locked from the other side and Anne's in critical condition. You think you can help me break the bloody thing down? Chora służba zdrowia. Hey. Jakie to prawdziwe. Pomóż Jackowi dostać się do izby przyjęć. Jak najbardziej. Yeah. I appreciate it. Go on then. Okej, słyszę już, co mnie tam czeka. Bandaże i leki przeciwbólowe są zawsze mniej widziane w moim ekwipunku. Good on you, mate. Now let me get to work. Super. Wzrósł poziom, więc od razu wydajmy punkt, żebyśmy o tym nie zapomnieli. W końcu głębokie kieszenie. Pierwsze co, to bym inwestował wszystkie punkty w ten tak przedstawiony przynajmniej na ikonie plecak. What a bloody disaster. Nothing here at all, is there? We need to think of another way. Will you help me? I need you to locate an ambulance or one of the lifeguard vehicles. Inside you'll find a paramedic bag with all the necessary equipment in it. I'm pretty sure I saw one by the Diamond Bungalows. Życiodajna torba. Znajdź ambulans albo pojazd ratowniczy i zawieź torbę ratownika medycznego do wieży. Zawieź. Czyli jesteśmy coraz bliżej. Będzie można poruszać się samochodami. O, sierp, nagrodę. You got it. Without your help, we'd all be 6 feet under by now. Bloody walking corpses. Miło mi, że to zauważyłeś. Mam nadzieję, że nie jesteś odosobniony. Telling you, it couldn't have been him. Kelly's worried about her husband, Will, but I think he's probably okay. If you happen to be nearby there, can you see if you can find him? Sprawy rodzinne. Poszukaj męża Kelly, recepcjonisty imieniem William. Prowizoryczna maczeta. Coś interesującego. Jak najbardziej. Kobietom w potrzebie należy pomagać. I'll do what I can.
His name is William. He's about 6'1", black hair, good looking. He's a concierge. He has a friend named Doyle who works in the Diamond District bungalows. I'm thinking maybe he's hiding out there. No, na pewno to, że jest przystojny, mi pomoże, ale dzięki. Mówi źle. O, napój energetyczny można kupić za 5 dolców. Fajna sprawa. Ah, man, Maggie was right. We can't just sit here and wait. Maggie miała rację, Maggie miała rację. Ciesz się, że żyjesz. I ran out in such a rush, I left my necklace behind at the hotel. It's in bungalow 6 in the silver section. My husband gave it to me. It means a lot to me. I'm offering a reward. Can you help me? Mój skarbie. Odzyskaj naszyjnik Janin z domku numer 6 w dzielnicy Srebrnych Domków. Pewnie się zgodzę, ale muszę niestety skomentować to w swój sposób. W zaistniałych okolicznościach ona się martwi naszyjnikiem. No wszystko rozumiem, że to może być jakaś pamiątka rodzinna i tak dalej, ale chyba najważniejsze jest życie, zarówno jej, jak i jej bliskich, przynajmniej nawet tych ludzi obcych, którzy pewnie z lada chwilę, bądź z chwili na chwilę raczej, staną się jej rodziną. No ale cóż, to tylko przedstawia, i w sumie dobrze, że jest tutaj to poruszone, to tylko przedstawia, jacy są ludzie. Nie wiem, no może nie mi to oceniać, czy ten naszyjnik jest tego wart, czy nie, ale tak czy inaczej poddałbym to dyskusji. Sure. Thank you. Please be careful. Głupio by było zginąć przez jakiś, przynajmniej z mojej perspektywy, głupi naszyjnik. Ale super hero mnie wybiera. This baby needs some new spark plugs or she ain't going nowhere. Shame though, it's a hell of a car. A battalion of those freaks wouldn't slow this baby down. So, if you can find me a few necessary parts from any nearby wrecked cars, and we get this ride rolling, I'll let you take her out anytime you want. Deal? Wskrzeszenie Łazarza. Cóż za oryginalna nazwa dla auta. Przeszukaj pobliskie wraki samochodów, zdobądź 4 części samochodowe. I can't really turn you down now, can I? You locate those parts. You know where to find me. Super, więc to już całkowicie potwierdza fakt, że będzie można poruszać się samochodami. Feel like I'm back in fucking Iraq. Wojak, no, wierzcie bądź nie, ale nie wiem, jakoś tak jak na niego spojrzałem, to od razu pomyślałem w ten sposób, że jakiś trep. Bez obrazy oczywiście. These bodies are starting to rot. You smell that? We need to burn them before they start attracting more of these walking dead motherfuckers. Do me a favor. See if you can't get some gas from that station nearby. Benzyna bardziej przydałaby się do samochodów, skoro będzie można nimi podróżować. Ale z prochu powstałeś. Przynieś paliwo ze stacji benzynowej, żeby spalić zwłoki. Bardzo trudny poziom, co wiąże się pewnie z tym, że na stacji będzie kupa marlaków. W nagrodę dostanę koktajl Mołotowa. Yeah. Okay, good. See if you can find a car. That way you can move more gas. To już wszystko chyba, a jeszcze zerknijmy. Tak jest. Dobrze, i teraz trochę tego mamy. Nie wiem tak naprawdę od czego zacząć. Tu jest zdobądź wódkę dla Stanleya. W razie olejemy tego Staśka, bo mamy ważniejsze sprawy.
Zorda. Dobrze, myślę, że zaznaczono sobie główne te od Dominika. Te od Dominika jest aż tutaj. A to? Aha, trochę bliżej. Stacja jest tu. Dobrze, tak czy inaczej ruszamy. Myślę, że po drodze uda mi się jakoś etapami będę zamknijmy tą bramę. Zapraszamy tylko nieproszone gości. Okay. Aha, brama się otwiera z automatu. Miło. Dobrze, trzeba coś wyjąć. Może motek, spodobał mi się. Zbiera się chyba na burzę. Wiatr się zerwał. Czuję na plecach. A, przytrzymaj. Część samochodowa. A dobrze, i teraz czujesz, że to nie będzie miły spacer. Nie wiem, mam nadzieję, że kojarzycie, że na początku tej serii wspomniałem o tym, że zastanawiałem się bardzo długo, czy nagrywać tą grę, znaczy w sensie, czy nagrywać konkretnie tą grę, bo to trochę nie moja bajka. No i w sumie nadal tak uważam, ale muszę być uczciwy i muszę przyznać, że rozwalanie łupów zombiaką naprawdę mi się podoba. Zawsze się zastanawiałem, jak na przykład bohaterzy serialu, który lubię, o którym już wspominałem, mianowicie z polskiego, znaczy po polsku Żywe Trupy. Jakie to uczucie, jak oni właśnie załatwiają te chodzące worki flaków. Eksplorujmy jak najwięcej. O, tutaj chyba będę mógł nawet wejść. Some good in here? Dezodorant. Stary, stary, ale to by się już tam nie przyda. Ej, muszę powiedzieć, że bardzo fajne te domki są. Różnią się trochę. Pewnie będzie wyjście. Różnią się trochę klasą od tych poprzednich. W sumie tam to były pokoje hotelowe, a nie domki. Ale muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo fajne.
pominąłem alkohol. Myślę, że na tą chwilę mam go wystarczająco dużo. Żyją czy nie żyją? Sprawdźmy. Cisza. Ja, znając życie, a raczej tą grę, to zapewne wstaną. Jak żeby inaczej. Co się minęło? Dzielnica złotych domków, coś mi to mówi. Jeśli nie chcą wejść do tego domu, więc to musi coś oznaczać. Po dźwiękach domyślam się, że... O, już się nie wiem. Who's next? Next. Jaki pewny siebie kolega, no. Że mamy dwa wykrzykniki, czyli w środku ktoś jest. Sprawdźmy. Dobrze, gdzie? Hello. I'm so thirsty. I feel dizzy and a little nauseous. My heart is pounding, please. I haven't had anything to drink for quite a while. If you bring me some water, I'll give you whatever I have. Wszystko. Nektar życia, kolejny adekwatny i bardzo bądź co bądź oryginalny tytuł. Zdobądź wodę dla Kim. A, i już. Sure. Sure. Oh. Thank God. Thank you. Whatever you can find. A, cokolwiek znajdziesz. No dobra. Oh, thank God. Thank you. 70 dolców. Oh, thank God! Thank you! Aha, czyli rozumiem, że ja tak w nieskończoność, w zależności od tego, ile tej wody będę miał, mogę ją jej dawać, a raczej sprzedawać za 70 dolarów. I'm safe in here. The monsters can't get me. No w sumie, po części masz rację. Who are you? You find anything? I'm Annie, and I'm looking for my teddy bear.
I can't fall asleep without him, and I'm very tired. And those monsters keep knocking. Will you find my teddy bear? Teddy bear? To i story. Swoją drogą, bardzo fajna bajka i... jeśli dobrze kojarzę, to w tej bajce... Tak, w tej bajce był Bas Astral. Moja ulubiona postać. Nie wiem, dlaczego wszyscy zawsze woleli, bo woleli tego kowboja, którego nawet imienia nie pamiętam. A ja zawsze chciałem być jak Bas Astral. Znajdź mi się Ann. Pluszowy miś powinien być w domku 15 w strefie parterowych domków hotelowych. Śrubę dostanę za to. Wa. No dobra. You can count on it. The last time I saw him, he was in our bungalow. Number 15, where I live with my sister Jenny. Remember, his name is Teddy. Tell him Annie sent you, and I'm sure he'll go with you. He's a brave teddy bear. Nie no, mówi jakby miała, nie wiem, 12 lat. Więc są dwie możliwości. Albo faktycznie ma około tych 12-11 lat, tylko no... I wygląd, mówiąc delikatnie, może mylić. Albo najnormalniej w świecie, i to pewnie bardziej prawdopodobne, pomieszało jej się klepki. Okej, ale zostawmy to w sumienie. Nie mnie to oceniać, ja mam znaleźć misia. I więc postaram się to zrobić. Dobra, zamknę to z dziewczyny, żeby nie ułatwiać sprawy. Nie wiem, słyszycie te krzyki? Ktoś chyba ma kłopoty. Well, what do we got here? Są coraz bliżej. Ej, tu coś jest? Nie mogę tu wejść. Ale wygląda to dosyć jakoś, nie wiem, trochę jak ten... jakiś tam schron, co ktoś mówi przez radio. No, ale pewnie jeszcze tutaj wrócę. Bo już załapałem, jak działają tutaj zadania. Jeśli dane zadanie przyjmę, to wtedy się uaktywnia to na mapie. I obszar, do którego wcześniej miałem dostępu, ale nie wiedziałem, jak się dostać, nagle staje przede mną otworem. Po co wstawałeś? Po co? No, te krzyki są przerażające. Co jak co, ale szkoda, że nie poznaliśmy się wcześniej. Fajnie, że jest ta opcja, że tak powiem, w momencie, gdy podejdę za blisko, mamy możliwość oswobodzenia się, tak? Podejrzewam, że z każdej sytuacji przy pomocy przycisków myszy. Najpierw lewy i prawy. Oczywiście w miarę to trzeba zrobić energicznie i szybko, przede wszystkim. Energicznie, szybko. O co chodzi. Dostępne nowe osiągnięcie, MC Hammer. Tak. Yeah. Mam trochę déjà vu, bo już tego typu morze czerwone widziałem w tej grze. Podejrzewam, że oni wszyscy zaraz wstaną.
Jest tylko jeden sposób, żeby się o tym przekonać. Normalnie. Wróżbita Maciej powinien się ode mnie uczyć. Ale ten jest jakiś większy? Co mi się wydaje? Nie. Ej, nie było tak źle. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale dochodzę do wprawy. Jezu, te krzyki są po prostu wkurzające. Tam jeszcze mamy dwóch delikwentów szukających usiłku. I nastała światłość. Wiem, że z tego co teraz powiem, ale no skojarzyło mi się, więc powiem. Taki ekran, to znaczy w dawnych czasach, jak nie była aż tak bardzo popularna telewizja, tak, stety bądź niestety, ja takie czasy pamiętam, to chyba był jeden z najczęściej oglądanych przeze mnie ekranów w telewizorze. No. To czasami zastępowało bajkę, wiadomości i jakiś dobry film. No. Wyobraźnia dziecka patrzącego na coś takiego naprawdę może się bardzo rozwinąć. Anything useful? I'm so sorry, Tim. I'm so sorry. Okay. You weren't you. I didn't know what else to do. Tragiczna historia. Byli braćmi. Jesus Christ. Najprawdopodobniej. Timmy. No, jeszcze jest sobie tej minigry. Jak widzicie, nie ogarniam. O. Co już chciałem powiedzieć? Kurde, muszę następną rzecz, jaką muszę rozwinąć, to jest umiejętność otwierania zamków. Bezoperacyjnie. Dobra. Sorry. Teraz ci stąd ocalone zawijać, bo jeśli nie chcesz skończyć, you tak jak you. I didn't know what else to do. Okej, tam ominęliśmy trochę, idąc górą, więc cofnijmy, aha, bo tu mamy jakieś znajdźki. Znowu przerwałem posiłek, no. Życie daj na torbę, okej, czyli tego szukałem.
włącz ten alarm, bo tylko przyciągam zdechlaki. Okej, tam pewnie miałem jeszcze części od do tego samochodu. No, niektóre mają normalnie refleks lepszy od mojego i to wiele. Skąd te krzyki? This weapon ain't long for this world. Shit. Ładnie, ładnie. Coś a la combo. Okay. To coś ma. I jeszcze to. Nie liczę tych części, ale chyba mam już ich kilka. No dobrze, teraz może dla odmiany pójdźmy trochę wzdłuż tej ulicy. Dzielnica Srebrnych Domków. To chyba coś miałem do zrobienia.